Witam w zborze w Podkowie Leśnej. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy kontynuować studium Księgi Izajasza. Temat dzisiejszego studium to Szlachetny Książę Pokoju. Dzisiaj studiować Słowo Boże będziemy z Danielem, z Piotrem i Mariuszem. Ja mam na imię Piotr i tak jak zawsze chcielibyśmy rozpocząć studium Pisma Świętego wspólną modlitwą, o którą poproszę Piotra. Ukochany i dobry nasz Panie i Boże, tak bardzo ważne tematy chcemy poruszać dzisiejszego dnia i pragniemy, aby Duch Twój Święty był pośród nas obecny, aby był obecny również z tymi osobami, które będą to odbierały. Daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Pokaż nam rzeczy, które są do naprawienia w naszym życiu, bo pragniemy, aby nasz charakter był coraz bardziej podobny do Twojego. Wierzymy, że Twoja ręka będzie nas strzegła. Dziękujemy za to, co stało się naszym udziałem do tej pory i wierzymy, że będziesz prowadził nas dalej do samego końca. Amen. Amen. Szlachetny Książę Pokoju. Będziemy studiowali dosyć obszerny fragment Księgi Izajasza, ale na pewno chcielibyśmy szczególnie skoncentrować się na szlachetnym Księciu Pokoju. Zacznijmy jednak od początku. Chciałbym, żebyśmy przeczytali końcówkę wiersza 8, tam wiersz 23, a potem wiersze z rozdziału 9, 7 po 9. Może poprosiłbym Ciebie, Piotrze, o to. Czytając je, zadajmy sobie takie pytanie, dlaczego w doświadczeniu ludu Bożego ma miejsce upokorzenie? Proszę o odczytanie tych fragmentów. Jak w przeszłości wprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona, na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanię, okręg pogan. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela. I poczuł je cały lud Efraima i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i wyniosłości serca tak mówią: mury z cegły runęły, zbudujemy je z kamienia. Sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Tak. No właśnie. Czytamy tutaj, jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona. Inne przekłady używają tutaj terminu upokorzenie. Dlaczego upokorzenie? Lud Boży ma takiego władcę, a tutaj takie doświadczenie. Proszę bardzo, Daniel. To, co czytamy już w 9 rozdziale Księgi Izajasza, to słowa, gdzie lud mówi, że mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego. Widzę tutaj taką postawę człowieka bardzo pyszną. Pan Bóg zapowiada pewną karę, a człowiek się z kolei tym za bardzo nie przejmuje. Pan Bóg nam zabierze, nie szkodzi, odbudujemy. Zero przejmowania się. Widzę właśnie tą ludzką pychę, ale myślę, że pycha nie jest jedynym powodem. Mhm. Mhm. Tutaj właśnie to słowo upokorzenie może kojarzyć się bardzo negatywnie, a przecież mamy bardzo pozytywnego Boga. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Psalmu 119. Kiedyś pewien znajomy wierzący zwrócił mi na nie uwagę i powiem szczerze, że bardzo spowodowały, że bardzo inaczej spojrzałem na to doświadczenie upokorzenia. Czytam z Psalmu 119, wiersz 67, a potem 71. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. I wiersz 71. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli jeszcze raz na ten 23 wiersz z rozdziału 8, Bo on w sumie nie tylko mówi o upokorzeniu, mówi o czymś jeszcze. Danielu, mógłbyś raz jeszcze go przeczytać? Oczywiście. Lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanię i okręg pogan. Czy lud Boży może spodziewać się tylko doświadczenia upokorzenia? Ten fragment to jest tak na dobrą sprawę dalsza część poprzednich naszych rozważań. I wśród badaczy Biblii te rozdziały z Księgi Izajasza, myślę tutaj o rozdziałach od 7 do 12 włącznie, są nazwane taką Księgą Emanuela. A jeżeli tak, to znaczy, że mówimy o działaniu Boga. I myślę, że to się wszystko mieści w tym działaniu Boga, w którym rzeczywiście widzimy to, że Bóg zauważa ludzkie grzechy i nie zostawia ich, bo one niszczą człowieka. Trzeba coś zrobić. I będziemy mówili o tym, co Bóg robi. Natomiast przepiękne jest właśnie to, że w przekładzie Pisma Świętego, z którego korzystam, a jest to przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, ten werset 23 zaczyna się słowami: lecz nie skończy się na ciemności. Szczególnie w kontekście właśnie tych poprzednich wersetów, nie skończy się na ciemności. Co jest dalej powiedziane? Bo jak czas przeszły sprowadził hańbę na ziemię Zebulona, ziemię Naftalego, tak późniejszy okryje chwałą drogę morską i tak dalej, i tak dalej. A więc możemy spodziewać się rzeczy dobrych. Dobrych to nie znaczy, że zawsze przyjemnych dla tych ludzi, o których teraz czytamy, ponieważ brną w rzeczach naprawdę złych, ale jest to Księga Emanuela. I jak mamy to na myśli, to widzimy, że Bóg zrobi wszystko, żeby postawić rzeczy na właściwym miejscu. Dziękuję bardzo. Przeczytajmy wobec tego kolejne wiersze, tutaj z rozdziału 9, może od 1 aż do 6, cały ten fragment. I chciałbym zapytać właśnie, no już tu nawet zostało to troszkę wyprzedzone, ale pojawia się tu szczególna postać w kontekście tej chwały, w kontekście radości. Przeczytajmy ten fragment i spróbujmy powiedzieć coś więcej, czy wyłuskać te informacje, które na temat tej postaci są nam tutaj dostarczone. Proszę jednego z was o przeczytanie. Rozdział 9 od 1 do 6. Czytamy w Słowie Bożym, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem narodził się nam syn, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu, nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Dziękuję. Mówiliśmy o upokorzeniu, mówiliśmy o chwale. Jesteśmy w gruncie rzeczy w okresie historycznym, to jest końcówka VIII wieku przed naszą erą. To są czasy Achaza, czasy wielkich problemów w Izraelu, o których jeszcze będziemy mówili. Dlaczego w tym fragmencie, który powinien przede wszystkim być zorientowany na tamte czasy, pojawia się ta postać, o której tutaj czytamy, i co możemy też powiedzieć o tej postaci? Proszę bardzo. Może taka refleksja, dygresja, że jest to na 700 lat przed zaistnieniem faktu, że sprawozdanie mówi, że dziecię się narodziło, nie narodzi. I to jest ciekawe, że Bóg, patrząc perspektywistycznie do przodu, ma rozwiązania, które są 700 lat do tyłu. Bóg mówi o swoim Synu, chociaż tu nie pada imię Jezus, to trudno skojarzyć to imię z kimś, bo to jest przecież Bóg mocny, to jest Ojciec odwieczny. To jest też dziwne, że Syna można nazwać Ojcem odwiecznym. W każdym bądź razie jest tak mocne przesłanie wskazujące na Jezusa, który był, jest i będzie rozwiązaniem czy to problemów Izraela, czy to ludzi żyjących w XXI wieku, nas dzisiaj. Jezus tym rozwiązaniem był, jest i będzie. Dziękuję. Ludzie w przeszłości dyskutowali nad tym, kto w ogóle może wypełniać to proroctwo, i były różne głosy. Na pewno jednym z takich było to, że może wypełnieniem tego właśnie, tej zapowiedzi są narodziny Hiskiasza, syna Achaza. No ale rzeczywiście, jak spoglądamy na ten opis, to wychodzi ponad te ramy człowieka, ponad ramy władcy, największego władcy na tej ziemi, prawda? No bo my tutaj mówimy o konkretnych zwrotach, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, ale jeżeli czytamy nawet werset 6, który mówi, wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca, no to przepraszam, kto zaprowadził, czy zaprowadzi pokój, który się nigdy nie skończy? Nigdy czegoś takiego nie było jeszcze przed nami w historii tej upadłej naszej planety, więc naprawdę śmiało zwracamy i słusznie zwracamy uwagę na takie mesjańskie wypełnienie tego, co zostało tutaj zawarte. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem do końca, co mógł rozumieć z tego wszystkiego sam prorok Izajasz wtedy, kiedy te słowa wypowiadał. Natomiast z całą pewnością ci, którzy żyli 700 lat później, chrześcijanie, w natchnieniu Bożym, odnosili to ewidentnie do narodzin i działalności Mesjasza, który był tą światłością świata, sam tak o sobie mówił, i był tą światłością świata, która oświeciła pogan, tak jak tutaj czytamy, nawet ziemię Zebulona, Naftalego, drogę morską. Ta droga morska to jest taka droga, którą kiedyś później już chociażby wędrowcy, krzyżowcy, wędrowali po ziemi świętej, utarte szlaki. Tymi drogami swego czasu chodził Jezus Chrystus i zaczynał od Galilei, od ziemi Zebulona, od ziemi Naftalego. Ludzie to po prostu skojarzyli od razu. Ale mówię, jesteśmy chyba dużo bardziej ubogaceni przez to zrozumienie Nowego Testamentu, wydarzeń, o których tutaj mówimy. Dziękuję bardzo. Daniel? Dla mnie jest to niesamowite, co znajdujemy w 9 rozdziale. Okoliczności historyczne, w których znajduje się Izajasz i jemu współcześni, to czas, kiedy lud Boży jest podzielony na dwa kraje, na Izrael, tą część północną, na Judę, tę część południową. Tak więc już tutaj widzimy pewne problemy na tle narodu. Jakieś waśnie wewnętrzne są między braćmi tak naprawdę. Być może jest to już czas, kiedy Asyria wchłonęła tą północną część Izraela. Może jeszcze nie, czyli zaraz to nastąpi, więc są trudne wydarzenia tuż przed ludem Bożym. Z kolei Juda sama w sobie też nie jest potężna i do tego w samej Judzie dochodzi do odstępstwa przecież religijnego, dochodzi do kultu bałwochwalczego, co też było i obecne również w Izraelu, w tej północnej części. Tak więc jest wiele przesłanek takich bardzo negatywnych, co się dzieje, i do tego to ciągłe zagrożenie, napięcie z powodu Asyrii, która rządzi na tych ziemiach wschodu w tym czasie. I 6 werset 9 rozdziału mówi, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Pan Bóg daje nadzieję. Pan Bóg daje nadzieję ludowi Bożemu, który teraz jest totalnie pogubiony i duchowo, i państwowo, narodowościowo, jeżeli tak też można to ująć. Tak więc Bóg kieruje pomimo trudnych czasów uwagę na nadzieję, którą daje, bo zna przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę, Piotr. Moją uwagę zwróciło jeden z terminów, który odnosi się właśnie do Jezusa, między innymi Książę Pokoju. To jest też temat, który dzisiaj rozważamy, że w Jezusie, który jest Księciem Pokoju, On sam powiedział o sobie, że nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój, a miecz. I tu wydawałoby się dziwne, że w Jezusie można by upatrywać rozwiązania wszystkich problemów, ale to właśnie nie kto inny jak postać Jezusa, czy chrześcijaństwo jako takie budzi podziały pomiędzy ludźmi, czy to podziały w rodzinie między ojcem, matką, dzieckiem, małżonkiem. Tam są te rzeczy właśnie wymienione, czasami to całe rodziny są skłócone na tle religii księcia pokoju. Dlatego myślę też o czymś takim, że to, co ma przynieść pokój i ma być zażegnaniem jakichś sporów, po części też zależy od nas samych. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, sprawę załatwi i stanie się to bez jakiegokolwiek naszego udziału. Jeżeli my w tym się nie odnajdziemy, jeżeli nie podamy tej ręki na zgodę, to do żadnego pokoju nie dojdzie, a może nawet do wojny. Jezus Chrystus mówił, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. No to jest dar. Jak to z każdym darem, albo przyjmujemy go, albo nie. Natomiast ja jestem naprawdę niezwykle poruszony tym opisem, bo z jednej strony, tak jak tutaj zostało zauważone, mówimy o fatalnym duchowym stanie ludu Bożego i tak cudowne przesłanie, słuchajcie. To jest taki kontrast, który pokazuje, że Bóg nie odpuszcza. Chociaż naprawdę potrzeby są ogromne, no bo czytane już były na początku naszego rozważania słowa z 9 rozdziału, tam 7 werset, dalsze. Ja czytam, Pan posłał słowo przeciwko Jakubowi. Zwykle Bóg kieruje słowo do swojego ludu, chce im coś powiedzieć, to jest przeciwko. I są do tego powody, jest powiedziane o nich, że którzy w pysze i z dumą w sercu mówią. No możemy doczytać, co tam mówią, ale pycha i duma, za tym nie może iść nic dobrego. Zobaczcie, kiedy czytamy dalej, na przykład, nie wiem, werset 16, ja będę tak tylko wyciągał niektóre słowa z tych wersetów, tam jest powiedziane, każdy z nich bowiem jest nikczemnym odstępcą. 17 werset, co więcej, niegodziwość płonie niczym ogień. 18 werset, nikt swego brata nie oszczędza. A początek 10 rozdziału mówi, biada tym, którzy ustanawiają niegodziwe ustawy i tym, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć biednych od sądów i uniemożliwić dochodzenie słusznych spraw ubogim mojego ludu. Tak, by wdowy stały się ich łupem, by można było ograbiać sieroty. Ja tylko wybrałem niektóre rzeczy. Wstrząsające. Ale to są rzeczy wstrząsające. Wiecie, mówimy o tym, że coś jest podszyte pychą i dumą, ale za tym idą takie wielkie niesprawiedliwości społeczne w stosunku do najsłabszych. No Bóg na to patrzy i wypowiada słowa, które mówią, a ja mam rozwiązanie. I dlatego mnie to napełnia taką niesamowitą siłą, bo tamto pokolenie już minęło. Problemy być może się powtarzają do dzisiaj, na pewno się powtarzają do dzisiaj, ale widać, że Bóg, w którego wierzymy, ten Emanuel, on ma rozwiązanie. I to jest dla mnie naprawdę ogromną zachętą i taką siłą, żeby po prostu dzień przyjmować z nadzieją. Dziękuję, Mariuszu, bardzo za tę wypowiedź. Dla mnie z tego fragmentu z 9 rozdziału, tych pierwszych wierszy, szczególnie tak zwróciło moją uwagę to, co jest w wierszu 2. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą i dwa porównania, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. No może nie przeżywałem nigdy radości żniw czy podziału łupów, ale wierzę, że jest to język obrazowy, który miał pokazać, że gdy Bóg wykona swoje dzieło, gdy dokona czegoś wśród swojego ludu, to końcem tego będzie coś, co wszystkim przyniesie wielką radość. I to, co właśnie tu zwróciłeś uwagę, to niewątpliwie jest zawsze związane z postacią najistotniejszą z perspektywy ludzkości, z postacią właśnie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dotknąłeś też no właśnie obszernego fragmentu tutaj w rozdziałach, które dzisiaj analizujemy od 9 do 12, bo od 7 wiersza 9 rozdziału aż do 10 rozdziału i wiersza 4 mamy taki fragment, który mocno koncentruje się na sytuacji ludu Bożego. I już to, co przeczytałeś, jest wstrząsające. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na 4 fragmenty, bo cały ten tekst jest przepleciony taką frazą, która ciągle się powtarza. I myślę, że ta fraza też pokazuje, że Bóg nie jest bierny wobec problemów, które przeżywa Jego lud, problemów związanych właśnie z grzeszną naturą. Popatrzmy tylko tak króciutko. Może gdybym mógł Ciebie, Mariuszu, poprosić o przeczytanie wiersza 11, nawet całego. Ciebie, Piotrze, wiersza 16, Daniel 20 wiersz, cały czas 9 rozdział, a ja przeczytam 10 rozdział i wiersz 4. Gdybyśmy mogli po kolei przeczytać te teksty. Czytam 9 rozdział, werset 11. Aram od wschodu, a Filistyni z zachodu i pożrą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustał jego gniew, jego ręka jest wciąż wyciągnięta. Piotrze, gdybyś mógł teraz przeczytać wiersz 16. Dlatego Pan nie oszczędza młodzieńców jego, nie lituje się nad jego sierotami i wdowami, bo to wszystko niegodziwcy i złoczyńcy, a każde usta mówią niedorzeczność. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jest jeszcze wyciągnięta. Dziękuję. Danielu, gdybyś mógł przeczytać wiersz 20. Manasses Efraima, a Efraim Manassesa, a obaj razem Judę. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Ja chciałbym przeczytać rozdział 10, wiersz 4. Pozostaje wam tylko skulić się wśród więźniów lub upaść wśród zabitych. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Czytaliśmy może te wiersze, one nieco tak wyrwały nam pewne myśli z kontekstu, ale cały ten obszerny fragment przepleciony jest tą myślą. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Jak powinniśmy rozumieć tą frazę, a jednocześnie w jakim świetle to stawia Boga, który ma do czynienia ze swoim ludem w takiej kondycji? Zobaczcie, Bóg cały czas działa. Ktoś powie, no ale to jest gniew Boży. Ja może to tak zobrazuję takim przykładem, takim życiowym przykładem. Zwracasz się do kogoś, wiesz, że istnieje między tobą a kimś jest napięcie, no i chcesz porozmawiać i pytasz, o co chodzi, a on mówi, nie będę z tobą rozmawiał. To wolisz takie rozwiązanie, niż gdyby, może w emocjach, ale po prostu wypowiedział to, co po prostu czuje. No ja bym wolał tę opcję właśnie takiej, której jednak widać chęć zrozumienia i oby jeszcze naprawienia danej sytuacji. I tutaj rzeczywiście widzimy Boga, który przecież dopuszcza, to jest czas wielkich nieszczęść, które spadają na Izraela i ten gniew Boży nie ustaje. No i ktoś powiedzieć może całe szczęście, że nie ustaje, że Bóg sobie nie odpuścił. Przecież co by było, gdyby nagle Bóg powiedział, no to ja ich zostawiam, no chcą żyć sami, niech są sami i to jest rozwiązanie? To jest dopiero tragedia. Ja pozwólcie, że może jeszcze zwrócę uwagę właśnie na kilka wypowiedzi, gdzie w 10 rozdziale, wersecie 3 jest powiedziane między innymi, do kogo wówczas pobiegniecie po ratunek i gdzie wtedy zostawicie swoje bogactwo. Albo jeszcze mocniejszy werset 12, który mówi o tych często nieskutecznych próbach Pana Boga, gdzie czytamy, lud bowiem nie zwraca się do tego, który go smaga i nie szuka Pana zastępów. A więc Bóg chce, żeby się ludzie do Niego zwrócili. No, czasami mamy nawet takie poczucie, jak trwoga to do Boga, ale i tego nie ma. Po prostu ten upór w trwaniu w złym jest konsekwentny, ale próby, żeby to przerwać ze strony Pana Boga, nie ustają. Też są konsekwentne. Chwała Bogu. On nie przestaje być Bogiem, prawda? I to jest właśnie to. Dziękuję. Daniel, proszę bardzo. Czytamy w tym 9 i 10 rozdziale informację o Panu Bogu, który z jednej strony jest tym, który daje nadzieję, tak jak wcześniej też powiedziałem, jak wcześniej nakreśliliśmy. Pan Bóg daje nadzieję, Pan Bóg pokazuje, że będzie lepiej, że przeprowadzi z tego kryzysu, ale z drugiej strony widzimy tego samego Boga, który dając te piękne nadzieje i obietnice, mówi, że musi przeprowadzić dyscyplinę na Izraelu, na swoim ludzie. Więc z jednej strony widzę tę rękę wyciągniętą jako rękę pomocną. Ja wam pomogę, uchwyćcie się, jest to dostępne, a z drugiej strony widzę tę rękę wyciągniętą tak samo, jak czytamy w innych miejscach Pisma Świętego, że Pan wyciągnął swoją rękę przeciwko. Więc dwojako mogę na to spojrzeć i widzę, że w jednym i w drugim sposobie jest wiele racji. Dziękuję bardzo. Piotr? Ja myślę jeszcze o takim patrzeniu na Boga, gdzie ludzie w Starym Testamencie widzą Boga groźnego, karzącego, a w Nowym Testamencie Boga już jakby z innym obliczem, Boga miłości, Boga pokoju, ale to nie jest właśnie prawda. Prawda jest taka, że Bóg jest i karzący, i miłujący. Są teksty, które mówią, że Bóg rani, ale i opatruje. Są teksty, które mówią, że Bóg kogo kocha, tego karci i smaga, czyli to jaki to jest Bóg? Bardziej kochający czy bardziej smagający? Ale tu w tej jedności jest i jedno i drugie i w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Bóg dobiera odpowiednie środki i albo to jest ręka podnosząca, albo karząca, może grożąca, albo przytulająca. Tak. Właśnie w 11 rozdziale i w wierszu 11 jest powiedziane: i stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu. Przy czym ta fraza, która, jak zwróciłem uwagę, tak często się powtarza, brzmi tak: mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Ten dwuwiersz najprawdopodobniej ma na celu jakby powtórzenie tej samej myśli, że Bóg, to co tu już było powiedziane, dalej konsekwentnie stara się zdyscyplinować, tak moglibyśmy powiedzieć, swój naród, no bo przecież jeśli to jest jego naród, to on składa jakieś świadectwo o swoim Panu, o swoim Bogu, tak? A to świadectwo, no naprawdę jest wstrząsające i niestety jest fałszywym świadectwem, bo nie taki jest Bóg. Prawda? To tutaj ten stosunek chociażby do wdów i sierot, który jest opisany w postawie ludu Bożego, w ogóle nie przystaje do tego, jaki Bóg chciałby mieć czy widzieć w zachowaniach i postawach swego ludu. Pójdziemy dalej, bo tak czas nam biegnie, ale no właśnie, Bóg dyscyplinuje, wykorzystuje też pewne narzędzia. Możemy czuć się zszokowani, ale no właśnie, przeczytajmy rozdział 10 i zobaczmy, o jakim narzędziu dyscypliny mówi tutaj prorok w wierszu 5 i 6. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. Mocny język, obrazowy, starotestamentowy. No ale właśnie, co to za narzędzie dyscypliny, które Bóg wykorzystuje? No jest to Asyria. Pan Bóg posługuje się w tym momencie innym narodem do tego, żeby w jakiś sposób do pionu postawić swój lud. Ale dlaczego Asyryjczycy? Słuchajcie, no przecież no właśnie, do pionu to lud Boży może postawić jakaś pozytywna siła, nie? No to jest tak jakby, nie wiem, ogień zwalczać ogniem. Chyba taka jest metoda. Ale do czego zmierzam? Bo zacząłem mówić nie bez powodu. Zobaczcie, nie czytamy tutaj o tym, żeby Bóg powiedział, no Asyryjczycy są lepsi od was. Wcale nie są. Rzeczywiście są z tym narzędziem Pana Boga, ale już werset 7 tego 10 rozdziału mówi: jednak on nie tak to zrozumiał, jego serce nie tak to pojęło. I dalej byśmy mogli czytać o tej Asyrii, która rzeczywiście wcale nie jest lepsza, wykonując wyrok na ludzie Bożym. Bo 8 werset mówi: twierdzi bowiem, czyż wszyscy moi wodzowie nie są królami? Niezłe. Albo dalej byśmy mogli czytać w całym tym rozdziale, werset 13. Ponieważ powiedział, uczyniłem to mocą mojej ręki, dzięki mojej mądrości, zniosłem granice, splądrowałem ich skarbce, powaliłem... Naprawdę ja. I właśnie kiedy czytamy ten rozdział, to dochodzi do momentu, w którym Bóg powie, no tym razem tą ręką karzącą Judejczyków czy Izraelitów ogólnie jest Asyria, ale przyjdzie czas i na nich. Bo Bóg rzeczywiście nie ma względu na osobę i to, co jest dobre wszędzie, a to, co jest niesprawiedliwe, to czy ze strony pogańskich narodów, czy ze strony Jego ludu nie będzie przez Boga nigdy zaakceptowane. I to jest fair ze strony Boga. Ale drogi Boże są dziwne. Dziwne, bo rzeczywiście ta sytuacja jest, no... Nie wiem, czy byśmy takie plany robili, gdybyśmy mieli w tym udział, ale Bóg tak to robi, bo On jest rzeczywiście Bogiem i wie, jak wszystkich ludzi dotknąć w takiej, a nie innej sytuacji. To był też czas dla Asyryjczyków. Dziękuję. Piotr, proszę. Na myśl mi przychodzi taka sytuacja, gdzie naród nie chce już słuchać swoich proroków. Biblia mówi, że prorok w swoim domu jest niemile widziany, niechętnie słuchany. My na przykład, jeżeli mamy w rodzinie lekarza i ten lekarz coś tam sugeruje, no to sobie tak machniemy ręką, a niech sobie mówi. Ale jak inny lekarz powie to samo, a to lekarz powiedział, jest zupełnie inaczej. Bóg wykorzystał te środki, że przez swoich proroków, posłów przemawia do ludu i to nie przyniosło efektu. Mi przypomina się sytuacja Bileama, który jedzie na ośle i ten osioł przemówił do niego, bo osioł zobaczył anioła z mieczem, a widzący prorok nie. Jak można być zaślepionym, żeby Bóg musiał do człowieka przemawiać przez osła? W tym wypadku do swojego narodu przemawia przez Asyryjczyków. Pan Bóg kocha swój lud. To widać ewidentnie, że te sposoby, chociaż czasami drastyczne, ale one mają przyprowadzić nas do upamiętania. Czy to naród izraelski, czy nas dzisiaj. Dzisiaj, kiedy są prowadzone rozmowy na temat wychowania, dyscypliny, też mam dwie córki, więc takie rozmowy niejednokrotnie prowadzimy wraz z żoną, to zdecydowanie sięgamy po inne środki niż na przykład te środki, o których opowiadała mi moja mama, jakie jej tata wykorzystywał. Akurat moja mama w pewnych momentach też czasem takie mocne, zdecydowane środki wykorzystywała, ale powiem szczerze, że gdy dojrzałem, dorosłem, sam teraz mam swoje dzieci, zaczynam rozumieć, że za tym, co wcześniej może było nieco bolesne i mam na myśli tylną część swojego ciała, to jednak kryła się właśnie troska, autentyczna miłość. I tutaj te narzędzia są może bolesne, wykorzystywane, ale cel jest właściwy i za tym stoi właściwa motywacja. A mimo wszystko, może tak, chciałbym, żebyśmy jeszcze taką lekcję tutaj wyciągnęli, bo myślę, że jako ludzie wierzący mamy takie pragnienie i my jak tu siedzimy i każdy chyba człowiek wierzący gdzieś na pewnym etapie pragnie być Bożym współpracownikiem, pragnie, by w tym świecie Bóg pozwolił mu coś wykonać w swoim planie. I to Asyria tak jest też przedstawione jako naród, który w tym Bożym planie wykonuje coś, tak? Coś zgodnego z Bożym zamysłem. I tu już Mariusz zwrócił na to uwagę, że ta Asyria jednak nie taką perspektywę przyjmuje. Przeczytajmy sobie wiersz 15 z 10 rozdziału i spróbujmy powiedzieć, czy jest tu przedstawione pewne zagrożenie, które może dotknąć osoby, które współpracują z Bogiem. Już chciałbym, żebyśmy to ze skali narodów przenieśli na taką skalę bardzo indywidualną. Mariuszu, może gdybyśmy poprosili Ciebie, byś przeczytał ten fragment. Czy siekiera puszy się przed tym, którzy nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij unosił tego, który nie jest z drewna. Tak. O czym mówią te słowa i tak jak pytałem, czy jest tu przedstawione jakieś zagrożenie? Czy w przypadku Asyrii, bo mówimy tutaj o Asyrii, tak, to rzeczywiście było traumatyczne też doświadczenie, bo zetknęli się z Bogiem Izraela, ale mieli na celu tylko ich zniszczyć. Ktoś powie, no ręka Boża, no niby tak, ale może przyjdzie jeszcze taki moment w naszym rozważaniu. Pamiętacie, jak wypowiadali się przedstawiciele Asyrii wtedy, kiedy otaczali już mury Jeruzalemu? A kim jest wasz Bóg? A przecież ci wszyscy bogowie tych państw, które podbiliśmy, Czy oni też nie mieli jakiejś nadziei, czy nie dawali jakiejś nadziei swoim ludom? Na czym polegacie? No i właśnie to pełna buta, pełna pycha, no właśnie zrozumieć to, że jest się w rękach Pana Boga, to bardzo wiele. Mhm. Natomiast wcale nie jest to takie ani łatwe, a tym bardziej oczywiste. Niestety, ja potrafię, ja zrobię, ja jestem mądry i tak dalej, i tak dalej. I później się poprawiamy jako chrześcijanie, mówiąc, nie, to Pan Bóg, prawda? Tak, tak. Nam się czasami wydaje, wiecie, że jeżeli w wypowiedziach powiemy na końcu w imieniu Pana Jezusa, to już jest wszystko uświęcone tym magicznym słowem. Podczas gdy w życiu mogę robić ciągle tylko to, co ja chcę i to, co mi się podoba. Droga donikąd, tak jak tutaj czytamy. Dziękuję. No właśnie, ja kiedy przeczytałem ten wiersz, to stwierdziłem po pierwsze, że znowu ta obrazowość wypowiedzi. Siekiera puszy się przed tym, który ją robię. No, aż byśmy czuli się zaskoczeni, gdyby nam siekiera zaczęła tam wygadywać, że ona dokonała tutaj takich rzeczy, skoro to my nią, nie wiem, drewno porąbaliśmy czy cokolwiek. Stary Science jest niesamowicie obrazowy, ale sam zauważyłem w swoim doświadczeniu, że mam pragnienie współpracy z Bogiem, mam pragnienie, żeby Bóg dawał mi udział nawet w jakichś wielkich sprawach, które On realizuje, ale zauważam, że jest coś we mnie jako człowieku, że czasem jest taka skłonność, by pomyśleć, to ja to zrobiłem, właśnie to, co Mariuszu powiedziałeś. I myślę, że człowiek wierzący wcale musi zachować pewnego rodzaju taką czujność, żeby no nie pozwolić sobie gdzieś tym złym aspektom swego serca dojść do głosu i przypisać sobie to, co no nie powinno być przypisane. Ja się trochę powtórzę, ale rzeczywiście tu nie chodzi tylko, wiecie, o takie właściwe słowa, którymi posługujemy się, żeby się obwarować właśnie taką poprawnością. Tak. Tylko żeby rzeczywiście pójść tą drogą. Bo my jakiś czas temu rozważaliśmy pierwszy rozdział Księgi Izajasza, gdzie było powiedziane: wół zna swego właściciela, osioł żłób swego pana. I z bólem musi powiedzieć Izajasz: ale mój lud niczego nie rozumie. Co to znaczy? Co znaczy, że nic nie rozumiesz? Głupi jesteś? Znaczy, ja teraz nie mówię o inwektywach. Tak. Głupota to jest jakiś specyficzny sposób korzystania z rozumu cały czas. Tylko że jest to rozmijanie się z rzeczywistością. I ci ludzie, o których czytamy, również rozmijają się z rzeczywistością. I zresztą 16 werset mówi: dlatego Pan zastępów, ześle na niego wyniszczającą chorobę i pod jego potęgą roznieci ogień i spłonie. Być może wydarzenie spod murów Jerozolimy. Anioł śmierci, tysiące ludzi poginęło. Może to jest właśnie ten moment. Tak czy inaczej, 5 minut, który jest wykorzystane po to, żeby się podnosić, to jest po prostu tragedia. Tak, dałby Bóg, żebyśmy właśnie jako Jego lud, jako Jego dzieci, no, ustrzeżeni zostali przed tym. Zmierzamy do końca. Dużo można by było jeszcze z tych rozdziałów wyciągnąć. Na pewno 12 rozdział to znowu jest taka potężna pieśń radości, ale ona poprzedzona jest zapowiedziami o tym, że Bóg wyratuje swój lud ostatecznie z niewoli. I sam początek 11 rozdziału, znowu nasze oczy skierowane są na szlachetnego księcia pokoju. Musimy przeczytać te fragmenty. Może pozwólcie, że tym razem ja odczytam wiersze od 1 do 9. I chciałbym, żebyśmy kończąc jeszcze spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czego dowiadujemy się właśnie o tej postaci, o której już wcześniej czytaliśmy w rozdziale 9. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Ich młode leżeć będą razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. O czym czytamy, o czym słyszymy tutaj w tych fragmentach? Czytaliśmy o królach. Mhm. Mamy kolejnego, zupełnie innego króla. Mhm. Czytaliśmy o głupich wyborach Achaza. To jest ktoś, kto dokonuje mądrych wyborów, ktoś, kto sądzi sprawiedliwie, ktoś, kto właściwie ocenia, właściwie rozumie, a na dobrą sprawę doprowadza w końcu do sytuacji, w której największe antagonizmy, które sobie wyobrażamy na ziemi, lew i wół, będą razem mogły przebywać koło siebie. Niebywałe działanie, które rzeczywiście może zabezpieczyć tylko ten król, nie Achaz, ani inny władca Asyrii czy kogokolwiek. Dziękuję bardzo. Daniel? Ten Książę Pokoju, o którym tutaj czytamy w 11 rozdziale, jest scharakteryzowany tak, że wychodzi naprzeciw tej pysze, o której mówiliśmy w postawie Izraelitów, czy też w postawie Asyryjczyków. To jest ten, który, jak czytamy w 11 rozdziale, będzie miał bojaźń Pana, będzie miał upodobanie w tej bojaźni. Nie będzie sądził według tego, co sam uzna za mądre, nie będzie rozstrzygał według tego, co sam uzna za sprawiedliwe, tak jak się to działo w Izraelu. Więc ten Książę Pokoju jest postacią, która tak naprawdę wprowadzi zupełnie nowy stan, całkowitą odnowę, byśmy mogli powiedzieć odrestaurowanie tego zepsutego stanu, który znajdujemy czy to w sercach Izraelitów, czy nawet w samym państwie asyryjskim, ale Asyryjczyków zostawmy, bo mówimy o ludzie Bożym. My też jesteśmy ludem Bożym i to jest piękne dla mnie, że patrząc na 11 rozdział i odnajdując w nim Jezusa Chrystusa, widzę, że Jezus Chrystus może być dla mnie wzorem, na którym spoczywa Duch Pana, od którego mogę się uczyć, do którego stóp mogę przyjść i wszelkie wady swojego charakteru, tak jak ta pycha, jak ta buta, jak wszelkie inne rzeczy, mogę mu oddać i powiedzieć, to teraz ty mnie naucz, bo wiem, że ty uczysz i postępujesz tak, jak Panu się podoba. Bądź moim przewodnikiem. Dziękuję bardzo. Proszę, Piotr. Myślałem o tym, co mówi pierwszy wiersz, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Isaj jest ojcem Dawida i tu sięgamy 1000 roku naszej ery, a więc jeszcze na 300 lat przed tym, co dzieje się za czasów Achaza. I mamy taką sytuację, że no, za czasów Dawida naród izraelski był mocny, zjednoczony. Później po Salomonie dzieli się na Królestwo Północy, Południa, a więc w sumie zostaje już tylko korzeń. Zamiast jest coraz lepiej, to jest coraz gorzej. I jest ta nadzieja, bo z tego korzenia wychodzi pęd, wychodzi różdżka i tam, gdzie tej nadziei nie ma, tam, gdzie jej nie powinno być, tam, gdzie już jest tak źle, że nic się zrobić nie da, Bóg z takim stoickim w takiej postawie stoickiej mówi, że ta nadzieja jest, że jest rozwiązanie, że Jego Syn przyjdzie. Fakt, że to jest jeszcze 1000 lat od Dawida do narodzin Jezusa, ale Bóg ma te rozwiązania. I gdy my Jemu ufamy, to naprawdę sytuacje, w których my dzisiaj nie widzimy rozwiązań, żadnych rozwiązań, to Bóg je ma. My patrząc na historię, to widzimy, jak to się na przestrzeni wieków rozwijało, ale my tego nie widzimy dzisiaj w swoim życiu, gdy przychodzą ciemne chmury. A tam jest powiedziane, że ta światłość rozbłyśnie, że to wszystko nabierze kolorów. Czas przyszły. Mówiąc inaczej, po prostu zaufaj Jezusowi. Dla mnie to, co niezwykłe jest to też w tych fragmentach, to, że wydarzenia, których uczestniczy Izrael, przykre, związane z upokorzeniem, no ale to też jest jakby reakcja na ich w ogóle stosunek do Boga, zaraz związane są z zapowiedziami wyzwolenia, ratunku, a więc Bóg nie pozostawia ich tylko w świadomości, że słuchajcie, jest źle, trzeba was dyscyplinować, ale pokazuje, że będą dobre czasy, że przyjdzie to wszystko ku jakiejś naprawie. Ale w tym wszystkim nagle pojawiają się właśnie zapowiedzi mesjańskie, zapowiedzi związane z Jezusem, jak gdyby od tej bardziej lokalnej sprawy, problemów, Bożej próby jakby ratowania sytuacji, nasz wzrok jest przeniesiony ku sprawom bardzo uniwersalnym, bo przecież Jezus Chrystus jest rozwiązaniem ostatecznym dla wszystkich ostatecznie problemów, z jakimi mamy do czynienia na tej ziemi i rozwiązaniem no właśnie globalnym dla ludzi wszystkich czasów i ze wszystkich miejsc. Co mnie też jakby przekonuje, że Pan Bóg niejednokrotnie objawia nam się w naszej rzeczywistości, w naszych jakichś przeżyciach, problemach, ale cały czas chce pokazać, że ma jeszcze większe rozwiązania. Nie wiem, ktoś jest chory, prosi Boga o pomoc. Bóg pomaga, daje pewne rozwiązania, ale nasz wzrok powinien sięgać jeszcze dalej, na coś jeszcze większego, jeszcze ważniejszego. Proszę bardzo, Mariusz. To jest właśnie to najważniejsze, zobaczcie, bo moglibyśmy tak lokalnie patrzeć. Jest Juda pogrążona w problemach i Bóg rozwiązuje problemy Judy. Natomiast gdy Bóg rozwiązuje problemy, to nagle ten wół z lwem potrafią się dogadać. To jest świat zwierząt. Natomiast werset 10 tego 11 rozdziału mówi: w tym dniu korzeń Jesaja będzie sztandarem dla ludów. Szukać go będą narody, a on będzie mieszkał w chwale. Kiedy jest mowa o narodach, tam występuje to słowo goime, te obce narody. A więc teraz mamy do czynienia z narodami skłóconymi, walczącymi z sobą, Asyryjczycy, no różne nazwy wymienialiśmy tych państw, które mogły w danym momencie być i się nawzajem nienawidzić. Nagle Bóg to wszystko porządkuje i to jest właśnie to rozwiązanie Boże, o którym mówiłeś, kompleksowe dla całego świata, gdzie ja nie jestem pępkiem tego świata, ale mogę mieć udział w tym ratunku, w którym no i te ludy, i wszyscy ludzie mogą po prostu skorzystać. A wszystko obraca się wokół Emanuela. Tak ponieważ jest. Bóg jest z nami, to wszystko może mieć właściwe miejsce. I wiecie, my dzisiaj nie mówiliśmy o tym, co ten Emanuel musiał zrobić i co przejść dla tego ratunku. Ale wiemy dobrze jako chrześcijanie, jaką cenę płaci niebo za to, żebyśmy mogli my z tego ratunku, z tej swojej ograniczoności i często głupoty wyjść i skorzystać ze zbawienia. I w Księdze Izajasza dojdziemy do tych rozdziałów, które też z dalekim wyprzedzeniem zapowiadają to co wspomniałeś, tą cenę, tą mękę. Chciałbym, żebyśmy zakończyli. Pozwolę sobie tylko jeszcze raz wrócić do 9 rozdziału wiersza 2. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. To jest właśnie ta perspektywa lokalna, którą Pismo Święte ostatecznie przenosi na tą perspektywę zbawienia, dlatego że to jest ostatecznie udział wszystkich, którzy doświadczą ratunku przez Jezusa Chrystusa. Wieczna radość i to radość, którą ciężko jest nawet dzisiaj sobie wyobrazić. I ten język tak barwny, tak potęgujący, to wyartykułowanie tej radości powinno spowodować w nas taką zachętę ogromną, żeby bez względu nawet na dzisiaj jakieś nasze problemy, nawet osobiste jakieś upadki, mieć nadzieję w tym szlachetnym księciu pokoju, na to, że On ostatecznie wyprowadzi nas jako swoje dzieci z tego i doprowadzi nas do tego pięknego momentu, gdy będziemy po prostu, no, nic więcej już nie będziemy robić, może inaczej, to co będziemy na pewno wtedy robić, to po prostu zaśpiewamy pieśń dziękczynienia, pieśń uwielbienia. Tym też ten fragment, który studiujemy, to jest 12 rozdział, kończy się. Po wyzwoleniu z niewoli jest pieśń radości. Po ostatecznym zbawieniu będzie ta pieśń chwały dla naszego Stwórcy i Zbawiciela. Zakończmy wspólną modlitwą. Poproszę Ciebie, Mariuszu, o modlitwę. Drogi Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci za te słowa pełne nadziei. Słowa, w których widzimy, jak łatwo i jak daleko można odejść od Ciebie, jak można się zagubić, jak walczysz o każdego z nas. Walczyłeś o każdego człowieka, o każde pokolenie, które pojawiło się na tej ziemi. Daj Boże, byśmy mieli powody do radości. Byśmy mieli powody do wdzięczności za wszystko, co czynisz dla naszego zbawienia. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo za wspólne studium. Dziękuję Wam za uczestnictwo w tym doświadczeniu. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was na kolejny tydzień, gdy będziemy studiować kolejne fragmenty Księgi Izajasza pod tytułem Pragnienie zrównania się z Bogiem. Do zobaczenia.